Dzień dobry. Ja przede wszystkim zacznę od podziękowań, że nadal dobrze o mnie myślą członkowie koła i chcą mnie słuchać, więc to dla mnie, przynajmniej niektórzy, więc to dla mnie zawsze jest zaszczyt móc dla Państwa wystąpić. Pomyślałem sobie o dwóch rzeczach, jak Panowie zaproponowali temat tegorocznej konferencji. To pomyślałem sobie, że dwie rzeczy chciałbym przekazać. No wiadomo, że podstawowym celem wykładu inauguracyjnego zawsze jest jakieś naszkicowanie tematu. Tak? To jest też pewien przywilej pierwszego wykładu czy pierwszego wykładowcy, że jeżeli dobrze wykorzysta ten czas, to później zawsze echem albo czkawką, to zależy, odbija się pewna wizja, którą on przedstawi. Ciężko sobie abstrahować. Ale drugi cel, który sobie postawiłem, to jest trochę to, o czym powiedział pan dyrektor Grzegorz Sitek, że akurat ten temat jest bardzo praktyczny i to jest jedna z takich rzeczy, które chciałem bardzo podkreślić jako filozof, bo uczestnikami konferencji pewnie będą nie tylko filozofowie, więc żeby pokazać przede wszystkim, jak filozofia ma praktyczny charakter. Jak filozofia powinna być praktycznie stosowana. I to będę starał się też to pokazywać, że filozofia nie tylko jest właśnie jakimś abstrakcyjnym gadaniem, ględzeniem, tylko jest rzeczywiście poszukiwaniem konkretnych odpowiedzi na konkretne problemy. Czy Państwo wiecie, co to jest? Nie wiecie? To jest nowa flaga Polski. Ona tak została ochrzczona, dlatego wiem, że słabo widać. To są wyniki wyborów europejskich. Jak sobie zobaczycie, to dokładnie to oddaje ten schemat. Tak, zachód Polski to jest wygrana mniej lub bardziej znacząca, raczej mniej, ale wygrana koalicji europejskiej, Platformy Obywatelskiej de facto, plus powierzchniowo niewielka, ale liczebna gmina, powiat w zasadzie, warszawski plus tak zwany Wianuszek. Tak wygląda obecnie Polska z poziomu okręgów wyborczych do wyborów europejskich. Mam nadzieję, że już Państwo czujecie, o co mi chodzi. Tak, że jesteśmy zmuszeni żyć w kraju różnych poglądów. To jeszcze lepiej jest widoczne, jak popatrzymy sobie na podział na województwa. Czyli nie na okręgi wyborcze, tylko na województwa. To jest po prostu, Polska jest podzielona na pół. 4-5 lat temu różnica była taka, że Śląskie, czyli gdzie jesteśmy, było po stronie Platformy, w tym roku przesunęło się na stronę PiSu, ale de facto podział Polski jest równiutki. Ale jak zobaczymy sobie na dokładnie wyniki ostatnich wyborów na poziomie powiatów, to się robi jeszcze ciekawiej, tak? Bo już nie mamy jednolitego podziału, tylko ten podział idzie, no właśnie, przez województwa. My jesteśmy tutaj. Tu jest Częstochowa, tak? Czyli Częstochowa zwycięska dla, nie bardzo, ale zwycięska dla Platformy, czy dla Koalicji Obywatelskiej, otoczona wianuszkiem gmin, powiatów, w których wygrał PiS. A na poziomie gmin to już jest w ogóle rozrzut totalny. Dlaczego Państwu to pokazuję? Dlatego, że tak wygląda demokracja w praktyce. Demokracja ma, przynajmniej jako nie do uniknięcia skutek polaryzacji. I dobrze, znaczy tak być powinno. Natomiast demokracja jako ustrój prowadzi do polaryzacji. I to polaryzacji, która, no gdybyśmy mieli jeszcze mapę i możliwość zobaczenia, jak głosowały rodziny, to dokładnie też w poprzek rodzin idzie podział na zwolenników pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej opcji politycznej. Aha, jedna uwaga, ponieważ nie mam telefonu, pan Zbigniew, gdyby pan dał mi znać tak mniej więcej, jak będę mówił 25 minut, dobra? Czym jest demokracja? Na czym demokracja w takim razie polega, skoro taka jest pierwsza część mojego tytułu? Różnie możemy sobie definiować. Filozofia klasyczna zasadniczo ma bardzo jasne spojrzenie na demokrację. Jest pewna subtelna różnica, może nie tylko subtelna, ale jest pewna różnica pomiędzy Platonem i Arystotelesem i Tomaszem, tak? Czyli tradycja platońska trochę inaczej do tego podchodzi niż tradycja tomistyczna arystotelesowska,
A zasadniczo jest bardzo podobnie to wygląda. Przeskoczymy ten cytat z polityki i pokażę Państwu na takim schemacie, który zrobiłem. Filozofia klasyczna podchodzi do tego bardzo prosto. Wszystkie ustroje polityczne możemy podzielić według dwóch kryteriów, czy według dwóch reguł. Możemy je podzielić w zależności od tego, jak duża liczba ludzi rządzi i decyduje. Czyli istnieją ustroje, które są rządzone przez jedną osobę. Są ustroje, w których rządzą nieliczni, pewna nieliczna grupa, ale wpływowa. I są ustroje, w którym rządzą wszyscy, a de facto większość. Nie, ale w takim znaczeniu, że wszyscy obywatele. Wiadomo, że obywatel był inaczej definiowany w starożytnej Grecji, inaczej jest definiowany dzisiaj, ale co do zasady, wszyscy obywatele mają wpływ na to, jak dane państwo sobą kieruje. Czyli to mam pierwszy podział, tak? W zależności od ilości rządzących. Ale po drugie, no bo to jest filozofia polityczna albo etyka społeczna, tak? Polityka do czasów wymyślenia postpolityki kilkadziesiąt lat temu, polityka zawsze miała charakter moralny. I tutaj to jest dobrze widać. Znaczy, nie na tym slajdzie, bo niestety zabrano nam rolety i nie widać tego dobrze, ale przynajmniej nam na slajdzie to jest dobrze widoczne. Podział i u Platona, i u Arystotelesa, i u Tomasza, i u innych jest zawsze także moralny. Na górze są ustroje zdrowe, właściwe, czyli te ustroje, w których chodzi o dobro wspólne. Niżej są ustroje wypaczone, popsute, w których nie chodzi o dobro wspólne, tylko chodzi o dobro prywatne. Mniejszej lub większej grupy. Jeżeli nałożymy na siebie te dwa podziały, no to dostajemy sześć możliwości. Są ustroje, które są rządzone przez jedną osobę. I w zależności od tego, czy to jest zdrowy ustrój, tak? Zdrowo rządzony, w którym chodzi o dobro wspólne, mam do czynienia z królestwem, jeżeli to jest zdrowy ustrój, albo z wypaczeniem monarchii de facto, monarchia po grecku jednowładztwo, z tyranią. Jeżeli rządzi grupa, wąska grupa, to mamy albo do czynienia z arystokracją, jeżeli chodzi o dobro wspólne, albo mamy do czynienia z oligarchią. Termin oligarchia Państwo powinniście kojarzyć, bo to jest termin, jakim się określa obecnie rządy na Ukrainie. No, ale jeżeli rządzi większość, czy wszyscy obywatele mają wpływ na to, jak wygląda polityka, to mamy do czynienia albo z politeją, to jest greckie słowo, później Tomasz to tłumaczy jako republika, czyli z ustrojem republikańskim, albo z demokracją. Filozofia klasyczna bardzo jednoznacznie. Platon idzie jeszcze ostrzej, tak? Ale Arystoteles widzi pewne plusy demokracji. Natomiast klasyczne podejście jest takie, i wydaje mi się, że ono jest sensowne, inaczej bym go nie przywoływał. Demokracja jest najlepszym z najgorszych ustrojów. Odwrotnie niż to, co mówią dwudziestowieczni teoretycy, tak, że demokracja to jest ustrój zły, ale nikt lepszego nie wymyśli. Tak? Klasyczne podejście jest inne. Demokracja jest najlepszym z najgorszych ustrojów. Dlaczego najlepszym z najgorszych? No zły jest dlatego, że w demokracji nie chodzi o dobro wspólne, tylko chodzi o dobro poszczególnych grup, które mają wpływ na władzę. A po drugie, dlatego jest najlepszy z najgorszych, że jest najmniej skuteczny. Jest po prostu najbardziej dziadowskim z ustrojów, bo jeżeli mam jednego tyrana, no pomyślmy sobie o, nie wiem, o Kambodży z czasów czerwonych Khmerów Pol Pota, tak? Gdzie mam jednego dyktatora, który był w stanie w ciągu 3 lat wymordować 1,5 miliona ludzi. W demokracji byłoby to bardzo trudne do zrobienia, tak jakby droga do władzy jest trudniejsza, trudniej się podejmuje decyzje wieloosobowo niż kiedy mamy do czynienia z jedną osobą, tak? Jeżeli mamy w Polsce Sejm, to te dyskusje trwają i trwają. Natomiast w momencie, kiedy jest jeden władca, on decyzję podejmuje bardzo szybko. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że nawet w Polsce my sobie zdajemy sprawę z pewnej fikcji demokracji. Jeżeli w Polsce wybuchłaby wojna, cała władza przechodzi w ręce jednej osoby. Czyli uznajemy, że okej, jak mamy czas pokoju, tak jak teraz, to możemy sobie tam ględzić, dyskutować, polemizować. Robić wystąpienia w Sejmie, ale kiedy przychodzi prawdziwe zagrożenie zewnętrzne, to cała władza jest przekazywana w ręce jednej osoby. Więc demokracja, to chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, w klasycznej filozofii zawsze była uważana za ustrój zły, ale jeżeli chodzi o ustroje złe, to najmniej szkodliwe. I dwie rzeczy jeszcze z Arystotelesa, tym razem nie z polityki, tylko z retoryki.
Demokracja stawia sobie za cel wolność, oligarchia bogactwo, arystokracja spraw wychowania praworządności, tyranie bezpieczeństwo tyranu. Tak, tutaj są wymienione tylko 4 z tych 6 ustrojów, ale dobrze widać. Arystoteles mówi, celem demokracji, główną wartością demokracji jest wolność. I wszystko jest podporządkowane wolności. I nasi oligarchi, wiadomo, oligarchowie, nawet na Ukrainie to są najbogatsi ludzie, arystokracja oczywiście, wychowanie elitarne, tak? Tyrania, dobro, bezpieczeństwo tyrana. Czyli po pierwsze, celem demokracji jest wolność, a po drugie, to już jest z polityki, demokracją nazywa się w pierwszym rzędzie ten ustrój, w którym najzupełniej przeprowadzona została zasada równości. Że zasada równości stoi u fundamentu demokracji. Jeżeli nie ma równości, czy nie panuje ta zasada równości, nie ma mowy o demokracji. Równość według podstawowego prawa takiej demokracji wyraża się w tym, że czy to biedni, czy bogaci, to niczym nie górują jedni nad drugimi. Wszyscy są równi. Przede wszystkim w tym znaczeniu, że każdy z nich ma takie samo prawo głosu. Bo jeśli, jak niektórzy przyjmują, wolność i równość znajdują się głównie w ustroju demokratycznym, tak, czy znowu jest podkreślona też rola wolności, to będzie to faktem przede wszystkim wówczas, gdy wszyscy mieć będą możliwie równy udział w kierowaniu państwem. Ponieważ zaś lud ma większość, a o wszystkim rozstrzyga uchwała większości, więc taka forma ustroju jest bezsprzecznie demokracją. Tak, kilka cech to jest podkreślonych. No i sobie jeszcze wrócimy. Celem demokracji jest wolność, fundamentalną zasadą jest równość, a jakby sposobem rozstrzygania sporów jest uchwała większości. Głos większości decyduje. I zobaczcie Państwo, to samo mamy w Polsce, przynajmniej według obecnej konstytucji. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczniczącym zasady sprawiedliwości społecznej. Nie będę wchodził, to jest, jak skomplikowana w ogóle ta definicja jest, moim zdaniem, dosyć bez sensu. Żeby też była jasność, jestem dosyć dużym krytykiem obecnej konstytucji, więc też miejcie Państwo tego świadomość. Ale zaraz 4 artykuł konstytucji mówi, władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, tak? Władza należy do narodu i naród sprawuje władzę albo na sposób przedstawicielski albo bezpośrednio. No, skrótko, Polska jest krajem demokratycznym, przynajmniej w sferze prawa. Więc czym jest demokracja? Żebyśmy podsumowali sobie tą pierwszą część. No przede wszystkim to jest, jak sama grecka nazwa wskazuje, rządy ludu. Rządy demosa. No, niektórzy nawet właśnie postulują, żeby odróżniać demokrację od populizmu. Ale de facto demokracja i populizm to jest to samo. Tylko demokracja jest po grecku, a populizm jest po łacinie. Bo populos to jest dosłowne tłumaczenie greckiego demos. Demokracja znaczy rządy ludu, obywateli. To już tutaj musielibyśmy iść w pewną egzegezę tego słowa, ale chodzi po prostu o rządy ludu. Po drugie, to co mówi Arystoteles, o wszystkim rozstrzyga uchwała większości. Zawsze jak mam okazję na jakiś wykładach czy konferencjach, kiedy ktoś o tym mówi, to wiecie, że funkcjonuje taka definicja, że demokracja to są rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Zawsze proszę, żeby ktoś mi podał źródło tego cytatu. Jeszcze nikomu się nie udało, mi też się nie udało znaleźć tej definicji. To jest pewna nowomowa, która nie ma jakiegoś podłoża u teoretyków. Demokracja dosłownie, bezpośrednio znaczy rządy większości. Możemy rozstrzygać spory w różny sposób. Możemy rozstrzygać, nie ma żadnego problemu, żebyśmy rozstrzygali spory w Polsce na jakikolwiek temat, no nie wiem, na temat tego, czy chcemy ograniczać wydobycie węgla, czy nie, na drodze losowania. Nie ma żadnego problemu, żebyśmy tak to robili. Tak? Demokracja mówi, ok, losowanie to jest przypadkowe, idziemy za tym, co woli większość. Bez względu na to, czy ta większość jest kompetentna, czy jest niekompetentna, czy jest trzeźwa, czy pijana, rządy większości, jakby nam większość nam rozstrzyga dylematy polityczne. Po trzecie, to już jest cytat ze słynnego adresu göteborgskiego Abrahama Lincolna. Demokracja to są rządy ludu przez lud dla ludu. Tak? Czyli bardzo takie mocne spięcie pewnej takiej wsobności wręcz demokracji. Nie? Demokracja to są rządy ludu prowadzone przez lud. Dlatego to jest w ogóle jedna z fascynujących dla mnie rzeczy, że nawet władza sądownicza jest według schematu Montesquieu jedną z trzech rodzajów władzy, czyli jedną z trzech władz. I w systemie anglosaskim także lud rozstrzyga. Tak? Ławnicy to nie jest nic innego, jak po prostu ludzie zebrani z ulicy, którzy rozstrzygają winny, niewinny.
Ale też to są rządy dla ludu. Tak? Dobro ludu jest kwintesencją demokracji, według Lincolna. Czasami też się pojawia definicja tożsamość rządzących i rządzonych. Czyli jednocześnie ja, jako Sebastian Gałecki, jednocześnie jestem osobą, która rządzi, no, w bardzo ułomny sposób w Polsce, ale rządzi, wrzucając kartę do głosowania. Jednocześnie jestem osobą, która jest rządzona. Bo wrzucenie przeze mnie kartę do głosowania ostatecznie, my jako Polacy bardzo często o tym zapominamy, ale ostatecznie konsekwencją tego jest to, że na przykład że na przykład w mieście mogę jeździć 50 na godzinę, a nie 60 na godzinę, tak? To jest daleka konsekwencja, ale jakby, którą można bardzo logicznie wskazać, konsekwencja tego, że wrzuciłem kartę do głosowania. I dwie ostatnie rzeczy, ale bardzo istotne, to wzięte bezpośrednio od Arystotelesa, ale myślę, że dosyć intuicyjne. Głównym celem demokracji jest wolność. To właśnie nie pojawi się pojęcie dobra, sprawiedliwości, racji, prawdy, cokolwiek byśmy innego sobie nie wybrali. Wolność jest celem demokracji. I po drugie, główną zasadą, czy fundamentem demokracji jest równość. Jeżeli nie ma równości, to też nie ma demokracji. Czyli pojawiają nam się te dwa pojęcia, wolność i równość. Okej, okay. Wiem, że to taki ułomny wykład na temat demokracji, ale myślę, że przynajmniej oddaję to, co ja myślę o demokracji. Mam nadzieję, że w miarę było czytelne, o co mi chodzi. Przejdźmy zatem do drugiego pojęcia, to o czym Grzegorz powiedział, tak, o słowo tolerancja. Zacznę nie od swoich słów, tylko od słów Kołakowskiego, który moim zdaniem tutaj trafił totalnie w punkt. To jest krótkie sformułowanie z mini wykładu o Maxi Sprawach, takiego bardzo popularnego, telewizyjnego też wykładu pewnych problemów. Nie pamiętam, czy najpierw była książka, czy najpierw były wykłady, ale to popularyzacja filozofii w najlepszym znaczeniu tego słowa. Słowo tolerancja i zalecenia tolerancji są, jak wiemy, nadzwyczaj popularne. To, co Grzegorz powiedział, tak, że jakby to jest słowo, które jest dzisiaj bardzo modne. Ale tak się dzieje przeważnie ze słowami często używanymi, że używane są niedbale, nieostrożnie i do celów najrozmaitszych, także czasami nie wiadomo w końcu, co chodzi. Całkowicie to jest Kołakowskim zgadzam. Tak? O tolerancji mówi tak często, w tak różnych kontekstach, mówią to ludzie tak różni, w tak różnym celu używają tego słowa, że ono jest totalnie niejasne. Jeżeli byśmy spotkali, nie wiem, złapali na ulicy 5 osób przypadkowych, to jestem pewien, że każda z nich powiedziałaby coś trochę innego na temat tolerancji. Więc musimy odzyskać, co jest rdzeniem, co jest istotą pojęcia tolerancji. Tak, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Bo nie mam zamiaru, uważam, że to jest w ogóle obowiązek każdego filozofa, nie mam zamiaru się posługiwać słowami w sposób nieprecyzyjny. To jest podstawowy obowiązek filozofa, żeby poprawnie posługiwać się słowami. Wszystko inne z tego wynika. Tak? Albo posługujemy się niepoprawnie i nam wychodzą jakieś głupoty, bzdury, albo posługujemy się w sposób poprawny i mamy wtedy szansę, przynajmniej szansę, że coś sensownego potrafimy powiedzieć. To jest jedna z rzeczy, którą uważam, że trzeba mówić najczęściej, jak się tylko da, w stworzeniu pojęcia tolerancja, przynajmniej w jego rozpropagowaniu, Polacy mieli największy udział. Pierwszym, który mówił o tolerancji, to pierwszym, w zasadzie dwoma pierwszymi, to byli polscy uczestnicy Soborów Konstancji, między innymi Paweł Włodkowicz, który w takiej mowie, tak naprawdę trzeba powiedzieć, mowie, która przeszła do historii pod nazwą Sewientibus, wprost mówił o tolerancji. To jest chyba pierwsze. Mi się w każdym razie nie udało znaleźć innego, wcześniejszego chronologicznie użycia słowa tolerancja w kontekście filozoficznym. I Włodkowicz oczywiście, wystąpienie Włodkowica jest w kontekście najazdu muzułmanów na Europę. Tak, Włodkowicz był księdzem katolickim, więc jakby rozstrzyga spór, czy wolno władcom katolickim, czy wolno państwom katolickim wypędzać niewiernych, Żydów, muzułmanów z terenu Rzeczypospolitej. I Włodkowicz mówi jasno. Skoro niewierni chcą żyć spokojnie wśród chrześcijan, nie należy wyrządzać im żadnej przykrości na osobach ani na mieniu. Czyli nie tylko nie wolno im sprawiać przykrości, ale nie wolno ich też pozbawiać na przykład majątku. Grzeszy więc władca, grzeszy, tak, jakby on się odwołuje do kategorii moralnej, nie tylko prawnej. Grzeszy więc władca, jeżeli bez powodu ich pozbawia, tych dóbr. Nawet papież nie powinien zabierać im mienia, lecz przeciwnie, dopóki może, winien ich tolerować. Dopóki może winien ich tolerować. To już w ogóle jest bardzo taki, że tak powiem po polsku, statement,
silny, tak? Bo jest od razu powiedziane, że tolerancja ma swoje granice. Dopóki może. Jest taki moment, w którym władca, czy każdy powinien powiedzieć, od tej pory nie mogę cię tolerować. Przekroczyłeś pewne granice i koniec tolerancji. Ale dopóki może, i zaraz będzie powiedziane, gdzie jest ta granica, winien ich tolerować. To jest pewna moralna powinność. I to jest prawdą, gdy nie grozi chrześcijanom niebezpieczeństwo lub zgorszenie. To są dwie granice, po których należy przestać tolerować niewiernych. Z tych ostatnich bowiem przyczyn mogą być wypędzani i pozbawiani mienia. Nie ma mowy o zabijaniu, mowa o wypędzaniu i pozbawianiu mienia. Albowiem skoro są tolerowani z pobożności łaski, jeżeli nadużywają jej, zasługują na utratę przywileju jako niewdzięczni. Nie wiem, jak tam z tyłu widać, te dwie rzeczy razem z innymi podkreślimy innym kolorem, bo to jest zupełnie inne myślenie niż to, które my słyszymy na co dzień, przynajmniej z mediów. Tolerancja jest przywilejem. Nie jest żadnym prawem, nie jest żadnym obowiązkiem, jest przywilejem. Jeszcze do tego Włodkowicz mówi, z czego wynika tolerancja? Z pobożności, z religii. On nie widzi innego źródła tolerancji. Zobaczymy, że są te inne źródła, ale mówi wprost. Tolerancja jest przywilejem. Nie można nikogo wymuszać tolerancji. Tolerancja albo chcemy kogoś tolerować, albo nie chcemy. I dopiero później, za tym idą dwa bardzo znane, dużo bardziej znane niestety niż ta mowa Włodkowica, teksty na temat tolerancji. List o tolerancji Johna Locke'a i traktat o tolerancji Voltaire'a. Co mówi Locke? Nie różnica poglądów, której uniknąć nie sposób, ludzie się różnili, różnić będą zawsze. Lecz odmawianie tolerancji ludziom poglądy tak znającym rozpętało zatargi wojny, jakie miały w świecie chrześcijańskim miejsce z powodu religii. Problemem nie są różnice poglądów, bo na to nie mamy wpływu. Problemem jest to, że nie ma tolerancji. W grę przy tym wchodzi sprawa, która w żaden sposób nie podlega kompetencji władzy publicznej, ale jest rzeczą własnego sumienia każdego człowieka i zbawienia duszy, za co jednemu tylko Bogu należy składać rachunek. Czyli Locke jeszcze mówi, tolerancja ma precyzyjny zakres. Co tolerujemy? Tolerujemy to, co nie należy do kompetencji władzy państwowej. Jest rozróżnienie na to, co publiczne i prywatne. Tolerancja dotyczy tego, co prywatne. Voltaire, to przeskoczymy. To jest tekst, który mi się akurat bardzo podoba, ale nie będziemy się zatrzymywali nad tym. I Voltaire mówi bardzo podobnie. Voltaire mówi tak. Błogosławiona tolerancja, ta święta i boska zasada, której jesteśmy wyznawcami, która nie pozwala nam nikogo potępiać. Tak? Przeciwieństwem tolerancji nie jest, nie wiem co, krzywe spojrzenie się na kogoś, powiedzenie o kimś, jakiegoś niemiłego słowa. Nie. Przeciwieństwem tolerancji jest prześladowanie. Dopóki nie ma prześladowania, mam do czynienia z tolerancją. Nie potrafimy przecież uprzedzić wyroków boskich. Postępujemy za głosem swego sumienia, nie zajmując się sumieniem innych ludzi. Słowem, wzajemna tolerancja jest jedynym lekarstwem na błędy wypaczające umysły ludzkie na całym świecie. To jest kwintesencja tolerancji. Istotą tolerancji, znaczy czy zadaniem tolerancji, jest to, że z lekarstwem. Jeżeli Państwo kiedykolwiek byliście w szpitalu albo byliście chorzy, to wiecie, że nikt nie przyjmuje lekarstwa dla przyjemności. Jeżeli tak jest, to jest lekomanem i należy go leczyć, ale na głowę. Jeżeli ktokolwiek ma raka, to nie przyjmuje chemioterapii dla własnej przyjemności. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, raka nerki, jest mu ta nerka usuwana, to nie dlatego, że to jest coś miłego, coś fajnego, coś dobrego samo w sobie. Dlaczego podajemy leki albo przyjmujemy leki? Dlaczego są amputacje różnych kończyn? Dlaczego jest podawana bardzo inwazyjna terapia, jak nie wiem, radioterapia czy chemioterapia? Nie dlatego, że ona jest dobra sama w sobie, bo ona jest sama w sobie czymś złym, jest czymś szkodliwym. Tak? Chemioterapia zabija człowieka. Gdyby za dużo podać chemii, to człowieka po prostu zabijemy albo zbyt długo. Robimy to tylko i wyłącznie z jednego powodu, że to jest mniejsze zło. I tolerancja jest dokładnie tak tutaj definiowana. Tolerancja, wzajemna tolerancja jest jedynym lekarstwem na błędy wypaczające umysły ludzkie na całym świecie. Mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo się będziemy tolerowali, albo się pozabijamy. To jest perspektywa Voltaire'a. I krótko tylko o Johnie Stuarcie Millu, znowu 100 lat później powiedzmy, który jakby wyprowadza już pewne dalsze konsekwencje z tolerancji. I on mówi o tym w trochę innym perspektywie, ale dokładnie jest ta sama myśl. Gdyby cała ludzkość, z wyjątkiem jednego człowieka, sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek był odmiennego zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazania mu milczenia, jak gdyby
jak on miałby prawo wszystkim innym nakazać milczenie. Tak, nawet gdyby na całym świecie mamy 7 miliardów ludzi, jeden pan Adam miał inne zdanie na jakiś temat, to te 7 miliardów ludzi nie ma żadnego prawa, żeby zakazać mu te poglądy głosić. To jest dokładnie, dziękuję, to jest dokładnie tak samo absurdalne, jak gdyby pan Adam powiedział, ponieważ ja jestem Adam Brożyński, więc wszystkim 7 miliardom zakazuję mówić to, co mówicie. Mil mówi, to jest dokładnie tak samo absurdalne. Więc tutaj myślę, że już widzicie Państwo pewien zgrzyt, czy pewne napięcie między demokracją a tolerancją. No bo jeżeli w tolerancji chodzi o rządy większości, no to wydaje się oczywiste, że 7 miliardów ma prawo jednemu zakazać. Stuart Mill mówi absolutnie nie. I Bocheński krótko na temat, znowu Polak, świetnie to podsumowuje. Tolerancja to tyle, co znoszenie. Łacińskie tolere znaczy znosić, ścierpieć. Nazywamy tolerancyjnym człowieka, który toleruje, to jest znosi innych, ich poglądy, ich sposób życia i tym podobne. Tolerancja jest wypróbowanym sposobem współżycia w łonie tego samego społeczeństwa różnych grup ludzi, różniących się pod względem światopoglądów, względnie zasadniczych test politycznych. W tej dziedzinie tolerancja jest pożyteczną dyrektywą ustrojową. Ale z tą tolerancją związane jest kilka zabobonów. To dwa słowa tylko na ten temat. Zobaczcie, Bocheński, który żył, no nie wiem kiedy 100 zabobonów było pisane, pewnie lata 70. tak bym strzelał. Panie profesorze? Dobrze mówię. Czyli powiedzmy 50 lat temu mówi dokładnie to samo. Tak mówi, tolerancja jest wypróbowanym sposobem współżycia w społeczeństwie. Pewną metodą, nie jest wartością samą w sobie, to jest pewnym sposobem, pewną drogą, która pozwala unikać tych wewnętrznych napięć. Jest pożyteczną dyrektywą ustrojową. Pożyteczną. Tak? Czyli utylitarnie warto jest z niej korzystać, no bo alternatywą, pewnie by się Bocheński ze mną zgodził, jest to, że będziemy po prostu się wzajemnie prześladować, tępić, zabijać, wyrządzać sobie krzywdę. Ale z tą tolerancją, mówi Bocheński, związanych jest kilka zabobonów. I wymienia trzy takie zabobony. Po pierwsze, pojmowanie tolerancji jako reguły bezwzględnej i bezwyjątkowej. To myślę, że to jakby doskonale jest widać na tle tego, co mówił Włodkowicz, Locke czy Wolter. Tolerancja nie ma charakteru absolutnego. Tolerancja ma granice mózgu. Ale po drugie, tutaj wprost Bocheński przywołuje Popera i Rawlsa, zbyt szerokie pojmowanie tolerancji. Nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Tak, to znamy to powiedzenie, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Bocheński mówi, to jest absurd. Tolerancja ma charakter pewien praktyczny, więc jeżeli przyjmiemy jakąś właśnie ogólną dyrektywę, taką no właśnie o charakterze moralnym, że nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, to podważamy sam sens istnienia tolerancji. I trzeci zabobon związany z tolerancją, i to myślę, to jest szczególnie istotne dla filozofów, przenoszenie tolerancji z dziedziny światopoglądu do nauki. Miejsce na tolerancję jest w społeczeństwie, ale nie w nauce. W nauce tolerancja jest czymś absurdalnym. Mógłbym podać przykład, ale się powstrzymam. Jaki jest problem? Problem jest taki, że te zabobony, one weszły do naszego myślenia. Bocheński nie mówi o nich w znaczeniu, no są takie teoretyczne zagrożenia dla tolerancji, nie? On mówi, nie, współcześnie, przynajmniej dla niego współcześnie, a dla nas to już jest w ogóle oczywiste, tolerancja jakby zaczyna przyjmować te trzy aspekty, te trzy, no właśnie, cechy, które Bocheński nazywa, to nie jest tolerancja, tylko to jest zabobon na temat tolerancji, przesąd. Coś totalnie racjonalnego. I pokażę Państwu, jak ta klasyczna idea tolerancji, z którą możemy się zgadzać lub nie zgadzać, ale tak ona jest teoretycznie opisywana, zmutowała w dzisiejszym świecie. UNESCO w 1995 roku opublikowało deklarację na temat zasad odnośnie tolerancji. I tam są wymienione cztery definicje tolerancji. Trzy pierwsze są zupełnie sprzeczne z tym, co jest głosi czwarta. Ale pokażę Państwu, o co chodzi. To już tylko krótko, żeby Wam pokazać, jak myślenie się zmieniło. Tolerancja to szacunek, akceptacja i docenienie różnorodności naszych światowych kultur, naszych form wyrazu i sposobów bycia człowiekiem. Sprzyjaj wiedza, otwartość, komunikowanie, wolność myślenia, sumienia i przekonań. Tolerancja to harmonia w zróżnicowaniu. To nie tylko moralna powinność, ale także polityczny i prawny wymóg. Nikt z tych, o których mówiłem wcześniej, się z tym nie zgodził. Nikt. Bzdurą jest, że tolerancja to szacunek. Tolerancja się zaczyna wtedy, kiedy się kończy szacunek. Tolerancja, o tolerancji można mówić dopiero wtedy, kiedy czegoś nie akceptujemy.
czegoś nie doceniamy. Bo jeżeli coś szanujemy, to tolerancja nam nie jest potrzebna. To nie jest znoszenie, jeżeli coś szanujemy, nie wiem, szanuję pana Adama, to nie jest tak, że go spotykam, przywitać się, nie przywitać. No nie. Po prostu go lubię, mówię, o dzień dobry, co słychać. Tolerancja się zaczyna w momencie, w którym spotykam kogoś, kogo nie lubię, nie szanuję, kim może nawet gardzę, ale mimo wszystko, przepraszam, nie dam mu w gębę, tylko go ominę. To jest tolerancja klasycznie. Tolerancja to nie jest żadna, klasycznie, harmonia w zróżnicowaniu. Tak? Jeżeli mówimy o tolerancji, to jest harmonia w zróżnicowaniu, no to też ani nawet Wolter by się pod tym nie podpisał. Ani żaden z nich by się nie podpisał pod tym, że tolerancja jest moralną powinnością albo politycznym prawnym wymogiem. Nie. Jest pewnym wygodnym narzędziem do tego, żebyśmy się wzajemnie nie pozabijali. Tylko i aż tyle. Druga definicja jest podobna. Tolerancja nie jest ustępstwem, protekcjonalnością ani pobożaniem. Tolerancja jest nade wszystko aktywną postawą. No właśnie klasycznie mówią dokładnie na odwrót. Tolerancja jest pasywną postawą. Ja nie wyrządzam komuś krzywdy. Tyle. Nie muszę go chwalić, nie muszę z nim rozmawiać. Tolerancja zaczyna się wtedy i kończy się jakby w tym miejscu, w którym ja nie wyrządzam drugiemu osoby krzywdy. Czyli przyjmuję postawę pasywną w momencie, kiedy mógłbym przyjąć postawę aktywną. No i właśnie, tolerancja klasycznie jest ustępstwem, protekcjonalnością i pobłażaniem. Tak mówię, młody jest i głupi, wyrośnie z tego. Tak, to jest podstawa tolerancji, bo w momencie, kiedy ja mówię, no on ma rację, no to tutaj już tolerancja nie ma zastosowania. I trzecia definicja też to pokazuje, jak bardzo współcześnie tolerancja odeszła od tego swego rdzenia. Ja nie wiem, która z nich jest lepsza, która gorsza, chociaż myślę, że z tego, w jaki sposób to mówię, wiecie, po której stronie stoję, tak? Ale możemy oczywiście przyjąć, że ta druga tolerancja jest lepsza, nie ma żadnego problemu. Tylko ja jako filozof mówię, okej, to sobie wymyślcie nową nazwę. No bo nazwa już jest zarezerwowana na pewną ideę. Trzecia definicja. Tolerancja to odpowiedzialność, która stoi na straży praw człowieka, pluralizmu, demokracji, tak? Tolerancja stoi na straży demokracji, rządów prawa. Wymaga odrzucenia dogmatyzmu i absolutyzmu. To też jest całkowicie sprzeczne z tym, jak klasyczna idea mówi, a właśnie, no nie, tolerancyjny może być tylko człowiek dogmatyczny, znaczy człowiek, który wie, co uważa, zna swoje opinie, wie, z czym się zgadza, z czym się nie zgadza, bo jeżeli ty jesteś, no właśnie, stosując frazę Baumana, płynnym nowożytnym, tak? Człowiekiem, który jest płynny, który się uważa tak, potem uważa inaczej, no to tutaj nie ma mowy o tolerancji. To po prostu ty nie masz zdania, nie musisz nikogo tolerować. Więc mamy tak naprawdę do czynienia z dwiema koncepcjami tolerancji. Ta druga bardzo często współcześnie jest nazywana tolerancjonizmem. To tak trochę w nawiązaniu do zeszłorocznej, czy dwa lata temu konferencji na temat ideologii, nie? Izmy, one zawsze nam odwołują się do pewnej teorii, a niestety także pewnej ideologii, tak? Klasycznie tolerancja to jest znoszenie, ścierpienie poglądów, z którym się nie zgadzam. Tak, to tolere łacińskie. Nieprześladowanie innych za sprawy sumienia. Tak, pozwalam każdemu żyć, czy myśleć, oceniać świat tak jak on to widzi. To cytat z Łotkowica. Tolerancja to łaska i przywilej. Nie żaden obowiązek, tylko pewien przywilej, który większość daje mniejszości. Wolter. To jest jedyne lekarstwo na pewien spór w świecie. Tutaj już Bocheński. Tolerancja to wypróbowany sposób współżycia społecznego i pożyteczna dyrektywa ustrojowa. Tak? Czyli oni trochę uciekają od wartościowania moralnego tolerancji. Tolerancja z zasady nie ma charakteru moralnego. Nie jest ani czymś dobrym, ani czymś złym, też czymś pożytecznym, użytecznym, korzystnym. Natomiast współcześnie, o tolerancji współcześnie, no przynajmniej potocznie, bo nie sądzę, żebyśmy wielu filozofów znaleźli, którzy po tej stronie staną. Pewnie postmodernistów tak, ale nie większość filozofów. Tolerancja jest rozumiana jako szacunek, akceptacja i docenienie różnorodności, czyli różnorodność sama w sobie jest tutaj wartością. Po drugie, harmonia w zróżnicowaniu, tak? Czyli to, że właśnie wszyscy, jak to jest? Wszyscy różni, wszyscy równi. Chyba takie jest hasło Marszu Równości. Tak? To by był ten pomysł. Moralna powinność i prawny wymóg, czyli dokładnie odwrotnie niż to, co mówią klasycy. To nie jest żaden wymóg, to jest przywilej i łaska. Aktywna postawa i wymaga odrzucenia dogmatyzmu i absolutyzmu. Dlaczego Państwu o tym mówię? Bo może jakby zapomnieliście, jaki tytuł ma mój wykład.
czyli demokracja a tolerancja. Dopiero kiedy zdefiniowałem sobie porządnie te dwa terminy, nie wiem, czy mi się to udało, mam taką nadzieję, dopiero wtedy jakby widzimy, jaka jest relacja między demokracją a tolerancją. Bo jesteśmy w tej sytuacji. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie. Tak? W sytuacji różnorodności, nie wiem, czy harmonii w różnorodności, ale różnorodności. Bardzo różnych perspektyw, ale może na to spojrzeć jeszcze inaczej. To jest mapa, która przedstawia, jak duże są koszty utrzymywania systemu 500+ w poszczególnych gminach. A gmina relacja politologiczna jest tego bardzo prosta. Zachód Polski utrzymuje południe i wschód Polski. Tak? Jedni więcej płacą, inni więcej dostają. To jest z kolei mapa, którą udało mi się wczoraj znaleźć, która mówi, jak w poszczególnych gminach, jaki procent mieszkańców poszczególnych gmin chodzi co tydzień do komunii. Im bardziej czerwone, tym więcej ludzi chodzi. Oczywiście chrześcijaństwo czy katolicyzm to nie jest tylko religia, a to też jest pewien system moralny, system wartości. Więc wiadomo jest, że chociażby Podkarpacie, czy ziemia tarnowska, Kaszuby chociażby, będą miały trochę inny system wartości. Ale możemy iść jeszcze dalej. To jest statystyka, niestety one nie są oficjalnie już publikowane od jakiegoś czasu. To jest wynik estymatora chyba dla Newsweeka. Zwolennicy przywrócenia kary śmierci, przeciwnicy przywrócenia kary śmierci. Prawie porówno Polska jest podzielona na zwolenników i przeciwników kary śmierci. To z kolei jest wykres mówiący o chęci czy o legalizacji związków partnerskich dla osób homoseksualnych. To są przeciwnicy legalizacji związków homoseksualnych, to są zwolennicy. Też prawie porówno, 36 do 45. Tak? Polska jest prawie na pół przedzielona, jeżeli wierzę oczywiście statystyką. To z kolei jest, no właśnie, to akurat IBRIS z 2016 roku, możemy znaleźć inne, mówiąc o stanowisku Polaków wobec zakazu aborcji. No prawie pół na pół, minimalna różnica. Różnica 1,4 punkta procentowego, błąd statystyczny. A to jest stosunek do handlu w niedzielę, też wśród Polaków robiony, 2018 rok. Żaden zakaz handlu w niedzielę nie powinien być. Powinien być całkowity zakaz handlu w niedzielę, a tu powinien być częściowy. No, mniej więcej na trzy Polska jest podzielona. I nawet taka rzecz, która się wydaje, mówi się o tym od lat, że to jest kwestia, która nie dzieli Polaków. Stosunek do Unii Europejskiej. No to są badania z listopada. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest rzeczywiście 70% mówi czymś dobrym, ale 5% mówi czymś złym. Tak? W każdej kwestii, jakikolwiek Państwo byście nie zadali pytanie Polakom, w swojej rodzinie, na uniwersytecie swoim, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma inną opinię niż większość. Tak to po prostu działa. To będą wyjątkowe przypadki, kiedy w naszej grupie, nie wiem, czy ja bym potrafił wymyślić jakiś temat, co do którego byśmy się tutaj zgodzili, mimo że jesteśmy jakąś tam monolitycznie, nie? Czy byśmy się zgodzili co do tego, że cała filozofia są przypisy do Platona? No, pewnie nie. To jest jakby praktyka demokracji. Demokracja tak się kończy, że ludzie mają różne poglądy, no i dlatego Polska od 15 lat jest w Unii Europejskiej, nie? Dlatego, że większość narzuciła mniejszości swoją wolę. I tu się pojawia najważniejsze pytanie. Pytanie, jak żyć, panie premierze? Tak? Jak żyć w takim świecie, w którym jest tak głęboka polaryzacja? Szczególnie, że myślę, że widzimy, że od kilkunastu lat ta polaryzacja narasta. Zarówno w Polsce, gdzie de facto mamy już system dwupartyjny, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, chociaż we Francji właśnie ciężko mówić o tolerancji, jeśli patrzy na protest żółtych kamizelek, ale mamy do czynienia z coraz większą polaryzacją. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązania są trzy. Wybieramy nietolerowanie się. Wybieramy tą nową tolerancję, to co nazywane jest często tolerancjonizmem, czyli to właśnie tak jak UNESCO rozumie tolerancję, albo wybieramy tolerancję. Mam tylko te trzy opcje, moim zdaniem. Chyba, że macie Państwo jakąś inną propozycję, to chętnie w dyskusji posłucham. I każda z nich, to jest problem, każda z nich jest zapisana w polskiej konstytucji. No ale to potwierdza tylko jedną z moich głównych tez, że z polskiej konstytucji można sobie
wyciągnąć, co nam się tylko podoba. Nietolerancja, to jest artykuł 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod praktyk, działania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, także tych, których program działalność zakłada, nienawiść rasowa itd., itd. To jest jakby kwintesencja nietolerancji. Nie zgadzam się na to. Nie możecie istnieć, nie możecie mieć takich poglądów, nie możecie ich głosić. Możemy tak zrobić. Bo problem jest taki, że kiedy do władzy, a pamiętajcie Państwo, że nazizm doszedł do władzy na sposób demokratyczny, wygrali wybory, to może być dokładnie na odwrót. Zakazane jest głoszenie poglądów niezgodnych z nazizmem. Tak się to może skończyć. Mamy w Konstytucji w artykule 32 paragraf 2 wpisaną właśnie moim zdaniem absurdalną tą zasadę tolerancjonizmu, która hipotetycznie brzmi ładnie, teoretycznie. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. To jest absurd. Więc Państwo, widzicie, to jest bzdura. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym. Tak? A ile trzeba mieć lat, żeby głosować w Polsce? Niech mi ktoś przypomni. Dyskryminacja. Ludzie poniżej 18 roku życia są dyskryminowani. Ludzie, którzy nie mają 35 lat, nie mogą kandydować na prezydenta. To też jest dyskryminacja. Bo dyskryminare po łacinie znaczy rozróżniać. W życiu społecznym. No, jestem ciekaw, jak wielu z nas nie zgadza się z tym, że pedofil nie może pracować w przedszkolu. To jest dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny w życiu społecznym. Albo kto z Państwa byłby za tym, żeby przegłosować zakaz dyskryminacji osób niewidomych w liniach lotniczych? To też jest dyskryminacja. Gospodarczym to już nie muszę mówić, tak? Akurat w Polsce, no chociażby niedawna ustawa apteka dla aptekarza, nie? Która jest wprost dyskryminacyjna dla osób nieposiadających tytułu magistra farmacji. To jest bzdura. Znaczy, takiej zasady nie da się utrzymać. Oczywiście, możemy tak powiedzieć, że nikt nie może być dyskryminowany, ale to oznacza, że my nie jesteśmy w stanie jako państwo oceniać czegokolwiek jako dobre, jako złe, jako pożądane, pożądane lub niepożądane. Jest zasada, która po prostu spowoduje zawalenie się państwa. Dlatego nikt się nią nie przejmuje, no, tak jak wieloma rzeczami w Konstytucji. Tak? Bo wystarczyłoby napisać tak, moim zdaniem tutaj dużo lepsze jest stanowisko, sformułowanie Kościoła katolickiego, który już nie pamiętam, w 2200 którymś tam punkcie mówi, należy wystrzegać się niesłusznej dyskryminacji wobec chyba tam osób homoseksualnych. Niesłusznej dyskryminacji, czyli jest dyskryminacja słuszna i niesłuszna. I to jest prawda. Niesłuszne byłoby to, gdybym ja na przykład powiedział, panie Adamie, ponieważ pan ma mniej niż 1,70 m wzrostu, ma pan u mnie dwójkę z egzaminu. To jest niesłuszna dyskryminacja. Ale jeżeli powiem, panie Adamie, ponieważ odpowiedział pan u mnie na egzaminie na 2 z 5 pytań, ma pan dwójkę, to jest słuszna dyskryminacja. Bo dyskryminacja znaczy ocena, rozróżnianie. Tak? Nasz uniwersytet nieustannie dyskryminuje ludzi w ten sposób, że nie pozwala na studia osobom, które nie mają matury. To jest dyskryminacja w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Więc trzeba myśleć, jak się pewne rzeczy uchwala. No i mamy też tą zasadę tolerancji wpisaną do polskiej konstytucji. Przykładów może by się dało znaleźć więcej, ale ten mi się wydaje najlepszy, 54 artykuł. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Są dwie rzeczy jakby wprost sięgające do klasycznej idei tolerancji. Po pierwsze, każdy ma wolność mówić, myśleć, co mu się podoba, ale to też ma granice. Zakazana jest cenzura prewencyjna, czyli nie wolno ex ante zakazać, nie wolno ci mówić tego i tego. Nie, można ukarać kogoś dopiero, kiedy to zrobi. Tak, to raport mniejszości, słynny film się kłania. Tak? To jest zasada tolerancji, która, tak jak mówię, obok pozostałych jest wpisana do naszej konstytucji. Która z nich jest ważniejsza? No, zgodnie z taką podstawową zasadą, zasada nietolerancji, bo ona jest w artykule 13, ale oczywiście to nie jest spójny dokument, więc ciężko z niego wyciągać jakieś dalsze wnioski. Więc ja wyciągnę swoje wnioski. Jak podsumuję to, co uważam na ten temat i też poddam to dyskusję, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani. Po pierwsze, istotą polityki jest spór i konflikt. To nie jest tak, że to demokracja spowodowała, że część Polaków jest za karą śmierci, a część jest przeciwko. Nie, tak po prostu jest. Mamy różne perspektywy, różne kompetencje, różne wartości wyznajemy. I polityka, czyli życie społeczne, musi sobie z tym radzić. Demokracja radzi sobie z tym w taki sposób, że mówi, rację ma większość. Rację nie w znaczeniu tym źródłowym, czyli rozum stoi po stronie większości, bo tak wcale nie jest. Zazwyczaj tak nie jest.
Tylko po prostu praktycznie tak się umawiamy ze sobą, że jeżeli mam jakiś dylemat, tak? Czy otworzyć okno, czy zamknąć okno, to demokracja powie, no głosujemy. Jeżeli jest, nie wiem, tam nas powiedzmy 10 osób, jeżeli jest 6 osób z otwarciem okien, to otwieram okna i mniejszość musi się z tym pogodzić. Co jest bardzo ważne, demokracja nie operuje pojęciem prawdy. W ogóle, znaczy mamy prawo sobie dyskutować, czy prawdą jest to, czy tamto. Czy prawdą, o na przykład, czy prawdą jest to, że aborcja jest zabójstwem, czy nie. Czy zarodek jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem. Czy płód jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem. Możemy dyskutować o tym, czy jest prawda, czy nieprawda, bo demokracja ma to gdzieś. To nikogo nie obchodzi. Interesuje nas tylko to, czy w momencie, kiedy dochodzi do głosowania, głosowanie jest przeprowadzone lege artis, zgodnie z procedurą prawną. I tutaj odwracam moje ulubione hasło mojej, muszę tutaj powiedzieć, mojej nie alma mater, tylko alma babcia, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ostatnio w ogóle, w zeszłym tygodniu się zorientowałem, że to jest w ogóle cytat z księgi Koheleta, nawet nie wiedziałem, plus ratio quam vis, silniejsza, większy jest rozum niż siła. W demokracji znowu, ważniejsza jest siła, rozumiana tutaj jako siła większości, siła głosu, niż rozum. Nie ma znaczenia, jaki kto ma rację, dowody czy argumenty. W demokracji to po prostu działa w taki sposób, że rządzą ci, których jest więcej. Nawet jeżeli gadają totalne głupoty, to jest totalnie sprzeczne. Mówiąc krótko, gdybyśmy demokratycznie chcieli przegłosować, czy Ziemia się kręci wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, no to zależy to tylko od tego, kto więcej zwolenników znajdzie. Takich sporów jest, może to brzmieć dla Państwa absurdalnie, ale takich sporów jest naprawdę sporo. To jest spór, który się toczy obecnie na przykład w kontekście szczepień, obowiązku szczepień, nie? Gdzie tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby zebrać, często też odwołując się do emocji ludzi, zwolenników tej czy innej opcji. I tolerancja, całkowicie się zgadzam tutaj, że z Wolterem czy z Bańskim, tolerancja jest po prostu dobrą regułą ustrojową. Skoro między sobą się bardzo różnimy, to najkorzystniej, ponieważ dzisiaj ja jestem w większości, jutro mogę być w mniejszości, dzisiaj jestem w mniejszości, jutro mogę być w większości, więc tolerancja dla mnie samego też jest korzystna. Bo dzisiaj niewiele tracę, różnię się z panem Adamem, radykalnie w jakiejś sprawie, nas jest dwóch, pan Adam jest jeden, no i możemy, nie wiem, go prześladować, tępić. Bo to nie, jakby nie wyklucza sytuacji, że pan Adam znajdzie z kolei dwóch jeszcze kolegów i oni nas będą prześladować. Więc ostatecznie lepiej jest mi znieść zaciśniętymi zębami opinię pana Adama, że Britney Spears jest najwybitniejszą piosenkarką na świecie, po to, żeby kiedy oni dojdą do większości, nie zakazali koncertów na przykład mojego ulubionego zespołu. Tak? I ta tolerancja musi działać w dwie strony. Większość musi tolerować mniejszość. No dlatego, że ta mniejszość też może kiedyś stać się większością, ale to też działa w drugą stronę, może trochę paradoksalnie. Mniejszość musi tolerować większość. To jest moim zdaniem, nie chcę tutaj w politykę, ale to jest moim zdaniem główny powód sytuacji, która jest w Polsce od 4 lat. Że mniejszość nie chce tolerować większości. Tak? Dlaczego? Tylko właśnie szuka jakby pewnych haczków. No, sytuacja jest taka, że większość uważa tak, mniejszość uważa tak i do października musimy sobie z tym radzić. W październiku zobaczymy, co dalej. Ale znowu będzie tak, że większość znowu będzie musiała tolerować mniejszość, a mniejszość większość. I odpowiedź na pytanie, czy jaka jest istota tej relacji między demokracją a tolerancją, jest taka. Klasycznie pojmowana tolerancja, czyli ta tolerancja w sensie ścisłym, jest warunkiem sine qua non dobrze działającej demokracji. Jeżeli nie będziemy mieli tolerancji, nie będziemy mieli demokracji. I to, czy to będzie państwo, czy to będzie uniwersytet, przecież uniwersytet przynajmniej do października jest oparty na demokracji. Później pod wpływem ustawy Gowina się to trochę zmienia, ale no to też tak działa, że większość musi tolerować mniejszość, a mniejszość musi tolerować większość. Ale, i tu dwie istotne zastrzeżenia, dwa istotne zastrzeżenia, tolerancja nie oznacza akceptacji z szacunku lub zgody z czymś. Tak jak pan Grzegorz powiedział, wczoraj w Częstochowie była, jak to jest, parada równości, a za 3 dni będzie procesja Bożego Ciała. To nie znaczy, że ludzie mieszkający w Częstochowie muszą zgadzać się, że homoseksualizm jest równoważnym preferencją seksualną jak heteroseksualność. Nie ma takiego obowiązku. Niektórzy by tak chcieli wprowadzić, ale nie ma takiego obowiązku. Jaki jest obowiązek? Obowiązek jest taki, że ta większość nie przeszkadza mniejszości w
prezentowaniu swoich poglądów, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. A to też działa w drugą stronę. Za trzy dni ta mniejszość, jakakolwiek, tak, to będzie mniejszość, no niech będzie ateistów, musi zaakceptować to, że kilka ulic w Częstochowie będzie zablokowanych. Tak samo jak chcą, żeby większość zaakceptowała to, że wczoraj w Alejach nie dało się zaparkować, bo był marsz równości. I jednocześnie tolerancja nie oznacza niepolemizowania i nieprzekonywania. Przepraszam, że to tak brzydko brzmi, jak pisałem, też wiedziałem, niepolemizowania, ale chodziło mi o to, żeby to było właśnie zbitka jako pewna całość. Nie można wymagać od tej. Tolerancja oznacza tylko to, że ja nie zabraniam ci mówić tego, co chcesz. Ale tolerancja oznacza, że ja mam prawo mówić, że się z tobą nie zgadzam. Mam prawo cię krytykować. Mam prawo przedstawiać swoje argumenty przeciwko temu, co ty mówisz. Jedyne, czego mi nie wolno w demokracji, to zabraniać ci wygłaszania swoich poglądów. Ale tolerancja oznacza także, że tobie nie wolno zabranić wygłaszania moich poglądów. Nawet jeżeli się z nimi głęboko nie zgadzasz. Bardzo dziękuję. Mam takie poczucie, że trochę było chaotycznie, ale mam nadzieję, że przekazałem przynajmniej to, co było dla mnie najistotniejsze. Bardzo dziękuję.